zimowym krajobrazie holownik Toruń płynie do budowanego teraz pirsu Rudy w porcie północnym. Na pokładzie Torunia przyjechała z całym swym sprzętem brygada Stanisława Cybuli. Pracuje w niej 9 osób. To jeden z najlepszych zespołów przedsiębiorstwa morskiego budownictwa hydrotechnicznego Energopol 4. Mimo trudnych warunków zimowych, wszystko tu idzie jak w zegarku. Stanisław Cybula i jego ludzie nie zostawią po sobie najmniejszej fuszerki, a budują port północny od samego początku. Budowa pirsu rudowego ma być wkrótce zakończona. Już w tym roku zawiną tu pierwsze statki. Urządzenia klimatyzacyjne i kontrolne. Precyzyjne maszyny zmontowała w Skiernilicach francuska firma Sodetek. Temperatura i wilgotność w tych pomieszczeniach jest regulowana z dokładnością do ułamka stopnia i procenta. Wszystko się dzieje w zakładzie doświadczalnym przy Instytucie Warzywnictwa, a w środku, jak grzyby po deszczu, rosną całe pola pieczarek. To istna fabryka grzybów. Powierzchnia hal uprawnych przekracza 1,5 hektara. Wydajność rekordowa, ponad 3 tony dziennie. Czy to znaczy, że będziemy w naszych restauracjach zalewani sosem pieczarkowym z odpowiednim narzutem w rachunku? Zaniepokojonych tą perspektywą informujemy, że pieczarki będą sprzedawane w sklepach, a także eksportowane. Maszyny są ultra i super. Z drzewa błyskawicznie robią płyty, pasy i arkusze, a z płyt, pasów i arkuszy zapałki. Miliony, miliardy zapałek. Cóż z tego, skoro w potrzebie? Spójrzmy na historię współczesnej dziewczynki z zapałkami. Zima sroga. Długo biedula brnęła w śniegu, chciałaby jak jej koleżanka z Andersena ogrzać się teraz. Ma przecież niezawodne zapałki. Cóż, zapala się co trzecia i to niechętnie. Może to jest sposób? Ale nawet kunsztowny stosik podpalony zapalniczką ledwo się tli. Współczesna opowieść o dziewczynce z zapałkami i współczesny morał. Zapamiętajcie sobie Państwo, jak wygląda Miszka, maskotka moskiewskiej olimpiady 1980. Zdjęcia robiono tuż przed wielkimi opadami śniegu. Przyszłe centrum prasowe jest już niemal gotowe. Poważnie zaawansowane są prace przy budowie miasteczka olimpijskiego, które pomieści 14 tysięcy gości. Największa kryta hala sportowa, w której rozegranych będzie wiele konkurencji. Gimnastyka, podnoszenie ciężarów, zapasy, siatkówka. A oto obecny widok głównego stadionu olimpijskiego, na którym odbędzie się ceremonia otwarcia i toczyć się będzie walka o medale w lekkiej atletyce i w piłce nożnej. Zbliża się także do końca budowa krytego welodromu. Zdawałoby się, że tak niedawno skończyły się emocje olimpiady w Montrealu, a tu już tylko niepełne 1,5 roku do otwarcia igrzysk w Moskwie.
oglądamy fragmenty Wesela Figara w wykonaniu berlińskiej Komische Oper. Stworzona przez Waltera Felsensteina berlińska opera komiczna jest czołową tego typu sceną w Europie. Jej występy w Warszawie cieszyły się wielkim powodzeniem. Motocross kojarzy się nam z wertepami, kurzem lub błotem, no i z rozpędzonymi maszynami. Nic z tych rzeczy w halowym wydaniu tego sportu. Przejazd odbywa się po sztucznym, rzec można nawet po bardzo sztucznym i kunsztownie ułożonym torze przeszkód. Specjalnie zbudowane maszyny mają dużą moc i bardzo niskie obroty. Za każde dotknięcie gruntu nogą dolicza się punkty karne. Mistrzem w tym halowym motokrosie jest Franz Kojman, którego bezbłędny przejazd właśnie oglądamy. To są, proszę Państwa, kwatery dla zawodników. Stawili się na starcie licznie. Niektórzy przyjechali nawet z rodzinami. Rozgrzewanie i smarowanie płuz sankowych oznacza, że zbliża się chwila startu. Wbrew pozorom nie jesteśmy na Alasce, ale w górach bawarskich, gdzie zorganizowano mistrzostwa psich zaprzęgów, uwiecznionych kiedyś w nowelach Jacka Londona. W zaprzęgach biegną słynne psy husky, psy syberyjskie i grenlandzkie. Dystans wynosił ponad 15 kilometrów. Nic dziwnego, że zwycięzcy byli zmęczeni.